Dziękuję wszystkim za przybycie na moją prezentację. Ja nazywam się Piotr Grzesik i głównie na co dzień jestem backend developerem w krakowskiej firmie Rumblefish. Oprócz tego jestem jednym z organizatorów spotkań krakowskiej grupy użytkowników Pythona Pykonik, na której spotkania serdecznie zapraszam. Podczas prezentacji chciałbym powiedzieć trochę na temat zalet oraz wad rozwiązania typu machine learning APIs, serwisów i co tak naprawdę, co te rozwiązania nam oferują, jak możemy z nich skorzystać. Generalnie skupię się tutaj na rozwiązaniach, które oferuje nam chmura amazonowa AWS. Wspomnę też o alternatywach takich jak Google Cloud oraz Azure. AWS wybrałem tylko dlatego, że znam go po prostu najlepiej, ale wszystkie te platformy oferują bardzo podobne funkcjonalności. I pokażę też, w jaki sposób można faktycznie te machine learning APIs wykorzystać w Pythonowych aplikacjach. Załóżmy, że mamy do zbudowania aplikację, jakiś serwis, którego zadaniem miałoby być na przykład rozpoznawanie ras psów na zdjęciach. Powiedzmy, dostajemy zdjęcie, na którym jest pies i jako odpowiedź chcemy dostać najbardziej prawdopodobną rasę psa, który znajduje się na zdjęciu. Jeżeli chcielibyśmy zbudować to od zera, to musielibyśmy po pierwsze przygotować sobie jakiś duży zbiór danych, dużo zdjęć, które zawierają te psy, mieć te dane w jakiś sposób oznaczone, czyli mieć po prostu informacje na temat jakiej rasy znajduje się na danym zdjęciu. Następnie musimy posiadać odpowiednią wiedzę, żeby dobrać odpowiedni algorytm, który będzie nadawał się do rozwiązania tego typu zadania. Następnie będziemy musieli sobie wytrenować oraz przetestować model, który sobie wytrenujemy na podstawie tych danych za pomocą algorytmu, który wybraliśmy wcześniej. Później, jeżeli chcemy to gdzieś wykorzystać, no to gdzieś musimy ten model zdeployować. Zapewne będziemy chcieli to wystawić za pomocą jakiegoś API, żeby było łatwo konsumowalne przez inne aplikacje. Czyli będziemy musieli to postawić na jakimś serwerze. No i później już będziemy mogli sobie tego używać w naszej aplikacji, czy na przykład będziemy mogli zaoferować to naszym klientom, że będą mogli po prostu wysłać zdjęcie i dostać w odpowiedzi informacje na temat na przykład rasy psa, który jest na zdjęciu. Jeżeli natomiast skorzystalibyśmy z rozwiązania typu Machine Learning API, to odpadają nam wszystkie te cztery pierwsze punkty i zostaje nam tylko zintegrowanie się z odpowiednim serwisem, wykorzystanie go i po prostu dostanie rezultatów. Pokażę, jak to zrobić w dalszej części prezentacji. Więc jakie mamy zalety zastosowania tego podejścia? Według mnie najważniejszą zaletą jest to, że mogą być używane przez, nazwijmy to, zwykłych deweloperów, którzy nie posiadają żadnej specyficznej wiedzy na temat machine learningu, deep learningu i wszystkiego, co znajduje się dookoła. Ja na przykład jestem przykładem takiego dewelopera, który nie zna się na tym zbyt dobrze, ale nie przeszkadza mi to w korzystaniu z tych API w swoich aplikacjach. Z racji tego, że są bardzo łatwe do używania, zazwyczaj sprowadza się to po prostu do wywołania jednej konkretnej metody w bibliotece albo uderzenia do konkretnego endpointu. Dużą zaletą jest też to, że zazwyczaj te modele są trenowane na bardzo dużych zbiorach danych. Chmury takie jak na przykład właśnie Amazon czy Google są w stanie pozwolić sobie na zebranie takiej ilości danych, na którą na przykład my, tworząc aplikację w jakimś małym zespole, no nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić. Nie mamy ani dostępu do takiej ilości danych, nie mamy też mocy obliczeniowej, która mogłaby wytrenować modele na takiej ilości danych w jakimś sensownym okresie czasu. I co ważne też, te modele są cały czas ulepszane, cały czas są trenowane na kolejnych partiach danych. A bardzo ważne też jest to, że w cudzysłowie tak naprawdę te API są nieskończenie skalowane. Jeżeli my byśmy zdeployowali to na jakimś serwerze, nasz model udostępnili, no to może się pojawić problem, że nagle zaczyna bardzo dużo osób korzystać z naszej aplikacji. No i mamy problem, jeżeli na przykład nie skonfigurowaliśmy sobie odpowiednio autoskalowania albo generalnie tutaj nie musimy się tym przejmować, ponieważ prowajderzy zajmują się tym za nas i nas to w ogóle nie interesuje. Nie płacimy też za to, że nasza aplikacja, w momencie, kiedy w ogóle z tego nie korzystamy, w ogóle za to nie płacimy. Płacimy tylko faktycznie za konkretne wywołania danych metod. No ale żeby nie było tak kolorowo, no to są też wady, które są też bardzo istotne. Niestety te rozwiązania są raczej, nadają się tylko do jakichś popularnych zastosowań. Jeżeli byśmy chcieli na przykład, nie wiem, decydować, czy dana osoba
jest duże prawdopodobieństwo, że na przykład dana osoba zachoruje na podstawie jakichś parametrów, jakichś na przykład pomiarów badań, no to czegoś takiego na pewno nie dostaniemy jako Machine Learning API. Być może są jakieś serwisy, które to oferują, ja takiego nie znam. Generalnie najwięcej funkcjonalności opiera się na analizie obrazów i analizie tekstu. Kolejną wadą jest to, że nie mamy żadnej możliwości, żeby w jakiś sposób poprawić modele, albo poprawić algorytmy, które są używane do trenowania. Posługując się jeszcze raz tym przykładem wykrywania ras psów, może się okazać, że na przykład jakaś konkretna rasa psa w ogóle nie jest wykrywana przez ten algorytm, który jest używany pod spodem tego API. Jeżeli sami byśmy coś takiego budowali, no to nie ma problemu. Zbieramy więcej danych, trenujemy to jeszcze raz i jakby problem znika. Tutaj ten problem nie znika, nie mamy w ogóle na to wpływu. Możemy próbować kontaktować się z jakimś supportem, ale podejrzewam, że będzie z tym spory problem. Więc warto o tym pamiętać, że tego typu rozwiązania raczej są do takich mainstreamowych, że tak powiem, zastosowań popularnych, niż czegoś, nie do czegoś bardzo specjalistycznego. Jeżeli chodzi o providerów, no to tak jak wspomniałem, najwięksi gracze, jeżeli chodzi o cloud computing, to tacy jak Amazon, czy Azure, czy Google Cloud, pewnie spora część z was korzysta z któregoś z nich. Wszyscy oferują bardzo podobne funkcjonalności. Oczywiście w niektórych z nich jedne z tych funkcjonalności są bardziej zaawansowane, innych mniej. Ja skupiłem się na AWS-ie, dlatego że po prostu znam go najlepiej, ale postaram się też wspomnieć o alternatywach dla każdego serwisu na wszystkich tych platformach. I co tak naprawdę AWS ma nam do zaoferowania? Ja skupię się na 6 serwisach oferowanych przez Amazona. Pierwszy nazywa się Rekognition i służy głównie do analizy obrazów oraz wideo. Każdy z tych serwisów zaraz jeszcze opiszę nieco bardziej. Następnym serwisem jest Polly, który służy do zamiany, do syntezy głosu, czyli zamienia po prostu tekst na głos. Następnym serwisem jest Comprehend, czyli to jest Natural Language Processing. Następnym serwisem jest Transcribe, który pozwala, jest jakby odwrotnością Polly, czyli zamienia mowę na tekst. Następnym jest Translate, służy do tłumaczeń, oraz Lex, który służy do budowania botów. Tak naprawdę Lex korzysta ze sporej części reszty tych serwisów. Więc skupmy się najpierw na Rekognition. Tak jak wspomniałem, służy do analizy zarówno obrazów, jak i wideo. Bardzo dobrze się integruje z innymi częściami chmury amazonowej, czyli na przykład z S3 bucketami, to jest bardzo popularny storage obiektowy na Amazonie. Fajną rzeczą jest też to, że wspiera real-time processing, czyli możemy na przykład odbierać jakiś streaming wideo i w czasie rzeczywistym analizować go, na przykład cały czas analizować osoby, które znajdują się na tym wideo lub tego typu rzeczy. Bardzo fajne jest też to, że jeżeli mamy jakąś małą aplikację albo chcemy sobie po prostu to przetestować, to Amazon oferuje coś takiego jak free tier i mamy tam aż 1000 minut wideo, możemy przeanalizować 1000 minut wideo oraz 5000 obrazków na miesiąc za darmo. Więc jeżeli mamy jakąś małą aplikację, jest bardzo możliwe, że koszt wykorzystania tego serwisu będzie po prostu równy zero. Jeśli chodzi o alternatywy, to zarówno Google, jak i Azure mają swoje alternatywy, które oferują bardzo podobne funkcjonalności. Jeżeli chodzi o konkretne funkcjonalności, to jeżeli chodzi o przetwarzanie obrazów, to możemy wykrywać obiekty, które znajdują się na wysłanych obrazkach. Możemy rozpoznawać twarze, możemy analizować twarze. Na przykład możemy wykrywać, czy ktoś się uśmiecha, możemy wykrywać emocje, możemy wykrywać, czy ma na przykład założone okulary przeciwsłoneczne. Możemy też porównywać twarze, możemy zbudować sobie na przykład bazę twarzy, wysłać na przykład, nie wiem, 1000 zdjęć naszych użytkowników i następnie spróbować porównywać, czy twarz, która znajduje się na jakimś zdjęciu, znajduje się w tej bazie naszych użytkowników i jesteśmy w stanie tą osobę zidentyfikować. Możemy wykrywać jakieś niestosowne obrazki, których nie chcielibyśmy pokazywać w naszych aplikacjach. Możemy też wykrywać celebrities, tutaj nie jestem w stanie znaleźć jakiegoś sensownego zastosowania. I możemy też wykrywać tekst w obrazkach, co też może być bardzo użyteczne. Jeżeli chodzi o wideo, to tak jak wspomniałem, możemy identyfikować osoby, które znajdują się na danym wideo i możemy je śledzić. Na przykład możemy śledzić, jak się poruszają albo co robią w danym wideo, bo nie tylko możemy wykrywać obiekty, ale możemy również wykrywać aktywności. Czyli jak na przykład byśmy analizowali film, na którym ludzie grają w piłkę nożną, to Rekognition będzie nam w stanie powiedzieć, że hej, na tym filmie ktoś gra w piłkę nożną.
Poza tym oferuje podobne funkcjonalności jak image. Teraz chciałbym szybko pokazać, jak faktycznie możemy tego użyć sobie w naszej aplikacji. Nie wiem, czy to dobrze widać. Może spróbuję troszeczkę to powiększyć. Okej, chyba będzie trochę lepiej. Generalnie jest jedna biblioteka, dzięki której mamy dostęp do wszystkich tych API amazonowych. Biblioteka w Pythonie ta nazywa się Boto3 i to jest jedyne, czego potrzebujemy. Tutaj importuję sobie jeszcze preprinta, żeby ładniej sobie te responsy drukować oraz pila do narysowania prostokątów wokół twarzy w jednym z następnych przykładów. Więc tak naprawdę wystarczają te trzy linijki, zaimportowanie boto, stworzenie sesji i stworzenie klienta do Rekognition, żeby móc sobie z tego API korzystać. Oczywiście musimy mieć też konto na Amazonie, ale jeżeli chodzi już później o integrację z poziomu Pythonowej aplikacji, to sprowadza się to tylko do tego. Spróbujmy sobie zrobić pierwszy przykład. Skorzystamy sobie z metody detecting label, która etykietuje jakby zdjęcia na podstawie tego, co się na nich znajduje. Więc mamy tutaj zdjęcie kotka i zobaczmy, jak możemy sobie z tego skorzystać. Mamy naszego klienta. Klient ten oferuje metodę, która nazywa się detect labels. Ona przyjmuje obrazki jako obiekty, które są przechowywane w amazonowym S3 bakecie. Możemy też wysłać po prostu obrazek, który znajduje się na naszej lokalnej maszynie, co za chwilkę też zaraz pokażę. I wywołując tą metodę, dostajemy w odpowiedzi słownik, w którym jest klucz labels i w którym widzimy wszystkie te etykiety, które zostały przypisane do naszego kota. Czyli jak widzimy, jest tutaj, że to jest zwierzę, kot, ssak oraz rasy tego kota. Więc jeżeli byłby to pies, możliwe, że moglibyśmy rozwiązać ten nasz pierwszy problem właśnie korzystając tylko z takiego jednego wywołania do Rekognition. Tutaj na drugim przykładzie też pokażę, jak można skorzystać z pliku, który mamy lokalnie, więc po prostu tylko otwieramy sobie plik jako plik binarny i przekazujemy w nieco inny sposób. Tutaj przekazywaliśmy klucz S3 object, tutaj przekazujemy po prostu bytes i też dostajemy w odpowiedzi. Tutaj zostało przypisanych o wiele więcej tych etykiet do naszego zdjęcia. Jeżeli nie interesuje nas ich aż tak dużo albo nie interesują nas takie etykiety, które są, dla których confidence jest mniejszy na przykład niż 80, to metoda ta oferuje też filtrowanie. Możemy sobie podać, że na przykład chcemy tylko, jeżeli pewność będzie wyższa niż 80 albo równa 80 i chcemy na przykład tylko trzy najbardziej pasujące etykiety i dostajemy wtedy w odpowiedzi tylko trzy takie informacje. Kolejną metodą, którą chciałem pokazać, która też jest bardzo, bardzo użyteczna, jest detecting faces, czyli spróbujemy sobie wykryć twarze na takim zdjęciu, jak tutaj. Sprowadza się to praktycznie do tego samego. Jedyne, co musimy zrobić, to zamienić nazwę metody. Wcześniej było detect label, o którym chciałem opowiedzieć, jest Amazon Polly. Jest to serwis, który służy do syntezy głosu. On również wspiera, tu jest powiedziane przez Amazona, near real-time processing, dlatego że jest delikatne opóźnienie, to jest opóźnienie rzędu tam sekundy, kilku sekund tak naprawdę, więc również możemy procesować to bardzo szybko i generować głos z tekstu bardzo szybko. Mamy 5 milionów znaków miesięcznie, z których możemy wygenerować audio albo speech marki. O speech markach powiem jeszcze za chwilkę, bo Polly może generować nie tylko audio, ale również coś, co nazywamy speech marks. I mamy 5 milionów znaków, więc też to jest całkiem sporo, jeżeli chcemy to zintegrować w naszej aplikacji. Jeżeli chodzi o Azure, nie udało mi się znaleźć alternatywy. Być może nie szukałem jak robot albo jakiś nienaturalny, faktycznie jak jakiś lektor, spokojnie mógłbym, nie wiem, słuchać notatki czytane przez takiego lektora albo jakiś artykuł, który jest czytany przez takiego lektora. Okej, ale spodziewalibyśmy się, że pewnie dla języka angielskiego będzie działał całkiem nieźle. To spróbujmy teraz zrobić coś trudniejszego, czyli spróbujmy z językiem polskim. Jako przykład wziąłem kawałek blogposta z bloga chmurowisko.pl. Wybór jest nieprzypadkowy, dlatego że wszystkie artykuły znajdujące się na tym blogu mają wygenerowany właśnie plik audio z treścią tego bloga właśnie za pomocą Amazon Polly. Więc mamy tutaj taki krótki tekst o Ansible i zobaczymy, jak wybieramy tutaj Voice ID teraz Maja, czyli będzie język polski. Zobaczymy, jak sobie poradził z językiem polskim.
Słyszałeś o Ansible, ale nie wiesz, jak zacząć. No właśnie, jest pewien problem. Nie dość, że mówi tak dość kwadratowo, to nie potrafi wymówić słowa Ansible. To jest dobry przykład na to, żeby pokazać, jak działają właśnie te leksykony. Jeżeli chodzi o leksykony, mamy do dyspozycji 4 metody. Możemy sobie pobrać leksykon, wylistować te, które mamy. Możemy umieścić nowy leksykon, albo możemy usunąć ten, który już istnieje. Leksykony tworzymy właśnie zgodnie ze specyfikacją PLS. Wyglądają one mniej więcej w ten sposób. To jest taki nagłówek, którym jest nazwa wersji, tego typu rzeczy. Mamy też informacje na temat, jakiego języka ma dotyczyć ten leksykon. I mamy następnie definicję leksimów, czyli tutaj sobie zdefiniujemy, że dla takiego grafimu Ansible ma zostać wymówiony w taki sposób. I zobaczmy, jak to będzie działało. Następnie, skoro mamy już ten leksykon stworzony w postaci pliku PLS, to jest tak naprawdę XML, możemy go sobie umieścić. Korzystamy z metody put leksikon, wybieramy jakąś nazwę, nazywamy sobie go Ansible Leksikon i podajemy content, podajemy treść tego leksykonu i teraz będziemy już mogli sobie z niego korzystać. Tutaj jeszcze sobie sprawdziliśmy metodą getLexicon, jak to faktycznie wygląda. Dostajemy w odpowiedzi dostajemy content, dostajemy też dla jakiego języka on się może być zastosowany. Więc spróbujmy sobie teraz jeszcze raz użyć syntezy głosu dla tego kawałka artykułu po polsku. Tym razem już korzystając z tego leksykonu. Słyszałeś o Ansible, ale... No i teraz już sobie poradził znacznie lepiej, więc jeżeli mamy jakieś zastosowania, gdzie mamy na przykład dużo wyrazów angielskich albo jakieś, które powinny zostać wymówione inaczej, to możemy właśnie to rozwiązać w taki sposób, korzystając z tych leksykonów. Tak jak wspomniałem, oprócz generowania plików audio, Polly może generować coś, co nazywane jest speechmarkami. W tym wypadku spróbujemy sobie wygenerować speechmarki takie jak sentences, czyli po prostu zdania. Możemy też generować ten SSML, możemy też generować speechmarki jako słowa. Działa to w bardzo podobny sposób. Też wywołanie metody jest to samo, też się nazywa to synthesize speech, ale musimy podać parametr nazywający się speechmark types i tutaj podajemy listę tych speechmarków, które chcielibyśmy wygenerować. I w odpowiedzi dostaniemy coś takiego. Dostajemy wszystkie zdania, w tym wypadku wszystkie zdania, czyli tutaj są 3 zdania, które znajdują się w tym tekście. I co ciekawe, dostajemy też informację, w którym czasie, jakby gdyby to byłby plik audio, to dostajemy informację, w której milisekundzie tego pliku audio rozpoczyna się dane zdanie, dana sentencja. Dostajemy też informację na temat znaku w tekście, od którego zaczyna się dana sentencja i na którym się kończy. Chciałem jeszcze pokazać przykład właśnie z tym Speech Synthesis Markup Language. Oferuje on bardzo fajne znaczniki, bo mając ten tekst, nie jesteśmy w stanie dodać takich informacji, jak na przykład, że kawałek tekstu będzie powiedziany szybciej, albo że zostanie wstawiona jakaś pauza większa między jednym zdaniem a drugim. Ostatnio też Polly dodało coś takiego, że możemy wstawić znacznik, który będzie imitował oddech ludzki. Na przykład tych znaczników jest o wiele więcej. Ja tutaj w tym moim przykładzie wstawiłem tutaj przerwę dwusekundową i tutaj kawałek tekstu powinien zostać przeczytany o wiele szybciej. Do definiowania tego SSML-a też używamy XML-a w podobny sposób, jak używaliśmy tych leksykonów PLS. Oczywiście to jest inny standard, ale również korzysta pod spodem z XML-a. Różnica, jeżeli chodzi o generowanie tego, jest taka, że jedyne, co musimy zmienić, to podać text type jako SSML. On wtedy będzie wiedział, że ma to interpretować nie jako zwykły tekst. Jeżeli byśmy to wysłali, to spróbowałby to przeczytać. Tego XML-a po prostu tak, jakby to był zwykły tekst. Jeżeli podamy text type, no to interpretuje to jako faktycznie SSML. I spróbujmy sobie odsłuchać. Amazon Polly is a service that turns text into lifelike speech. Tutaj jest ta przerwa właśnie. Allowing you to create applications that talk and build entirely new categories of speech-enabled products. I na koniec słyszymy, że jest znacznie szybciej. Właśnie dzięki temu znacznikowi. Są też znaczniki na przykład, że jakaś część tekstu może być mówiona szeptem, więc można konstruować pliki audio, które brzmią znacznie bardziej jak faktycznie człowiek niż jak maszyna. No i tak jak wspomniałem, możemy tego Polly oferuje coś takiego jak
Wydaje mi się, że nawet to jest oficjalny plugin stworzony przez AWS-a. Jako że WordPress jest bardzo popularną platformą, to powstał plugin, za pomocą którego możemy zamieniać wszystkie artykuły, wszystkie blogposty znajdujące się na naszej instancji WordPressa automatycznie w pliki audio, które też będą serwowane obok naszego artykułu. Możliwe, że część z Was zna taką aplikację jak Duolingo, służącą do nauki języków. Właśnie ta aplikacja też korzysta z Polly do generowania głosów w tej aplikacji. Zastosowań myślę, że też jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o Polly. Ich następnym serwisem, który chciałem omówić, jest Comprehend. To jest serwis NLP. On wspiera niestety tylko język angielski oraz hiszpański. Niestety polskiego nie wspiera jeszcze na obecną chwilę. Tutaj też mamy 5 milionów, które możemy obsłużyć za darmo, więc bardzo możliwe, że też nie będziemy musieli w ogóle za to płacić w naszej aplikacji, jeżeli robimy coś mniejszego. Google Cloud i Azure oczywiście mają swoje alternatywy, jeżeli chodzi o właśnie przetwarzanie języka naturalnego. I co możemy zrobić za pomocą Comprehend? Możemy wyciągnąć z tekstu jakieś kluczowe frazy, możemy przeprowadzić analizę sentymentalną, na przykład jakiejś recenzji, czegokolwiek, czy to jest pozytywna, czy to jest negatywna recenzja. Możemy wykrywać enchance w tekście, zaraz pokażę, o co tutaj dokładnie chodzi. I możemy też wykrywać dominujący język w tekście, co też może być przydatne w połączeniu z innymi serwisami, takimi jak na przykład Translate. Możemy też zrobić coś, co nazywa się topic modeling. Tak naprawdę chodzi o to, że możemy wykrywać główny temat danego tekstu i grupować teksty na podstawie ich tematów. Pokażę teraz też pokrótce, jak możemy faktycznie tego Comprehend użyć. Podobnie jak w przypadku reszty serwisów, po prostu korzystamy z boto i tworzymy sobie klienta. Dokładnie w taki sam sposób. Zmienia się jedynie nazwa serwisu, do którego chcemy stworzyć klienta. Pierwsza metoda, którą chciałem pokazać, to jest Detect Dominant Language. Tutaj mamy tekst, który jest w pełni po angielsku. Jedyne, co musimy przekazać do tej metody, to jest tekst po prostu, dla którego chcielibyśmy to wykryć. I w odpowiedzi dostajemy klucz languages i listę języków, które według Comprehend pasują do tego tekstu. W tym wypadku jest to tylko angielski z bardzo dużą pewnością. Więc to jest to, czego byśmy się spodziewali. W drugim przykładzie mamy jedną linijkę po polsku i resztę linijek po angielsku. Więc spróbujmy tą samą metodę na takim tekście. Tutaj też dalej jest dość pewne, że jest to język angielski, ale jak widzimy też pojawia się tutaj język polski z bardzo niskim skorem. Kolejną metodą, którą chciałem pokazać, to jest Detect Entities. Tutaj możemy wykrywać w tekście takie rzeczy jak na przykład osoby, jakieś miejsca, organizacje, jakieś commercial item, nie wiem jak to dobrze przetłumaczyć na język polski, jakieś wydarzenia, daty, ilości i tytuły. Więc posłużymy się tutaj takim krótką notatką prasową na temat sprzedaży jakichś unikalnych zdjęć Beatlesów za jakieś grube pieniądze. Tak naprawdę tutaj jedyne, co musimy jeszcze dołożyć, to musimy dodać language code. Ta metoda wspiera, tak jak wspomniałem, tylko języki angielski oraz hiszpański. I to, co dostajemy w odpowiedzi dostajemy klucz entities. Tutaj widzimy, że dostaliśmy aż 12 tych entities wykrytych w tym tekście. Jako organizacja na przykład zostali wykryci Beatlesi, została wykryta też jakaś suma pieniężna jako quantity. Bardzo fajne jest też to, że na przykład taką frazę też wykrywa jako quantity, co akurat mnie troszeczkę zaskoczyło, bo nie spodziewałem się, że też coś takiego potraktuje całą tą frazę jako quantity, a nie tylko tą liczbę 350. Wykrywa też osoby, wykrywa daty, wykrywa też miejsca, tak jak na przykład tutaj Washington DC czy USA jako kraj. Następną metodą jest detect key phrases, czyli wykrywanie kluczowych fraz w tekście. Tutaj posłużyłem się takim kawałkiem z artykułu na temat mikroserwisów. Metoda nazywa się Detect Key Phrases. Parametry są takie same jak w przypadku tych poprzednich metod, czyli tylko podajemy tekst oraz language code i dostajemy kluczowe frazy. To jest bardzo ciekawe, bo dla takiego krótkiego tekstu wykrywasz aż 18.
Zdecydowanie lepiej to się sprawdza dla dłuższych tekstów, bo jakby bardziej sensownie to wygląda, mniej tych kluczowych fraz jest. Znaczy, często jest podobna ilość fraz dla znacznie dłuższego tekstu, ale widzimy, że na przykład jest microservices architecture, each microservice, więc spodziewalibyśmy się czegoś takiego, że to są kluczowe słowa, kluczowe frazy w tekście na temat mikroserwisów. Ostatnią metodą, jaką jeszcze chciałem pokazać, to jest detect sentiment, czyli analiza sentymentalna. Tutaj chcemy stwierdzić, czy tekst jest pozytywny. Są cztery tak naprawdę możliwości. Tekst może być pozytywny, neutralny, negatywny albo mixed. Metoda nazywa się tutaj detect sentiment. Parametry są takie same jak wcześniej. Tutaj mamy przykład mocno pozytywnej recenzji restauracji. I jak widzimy, w odpowiedzi dostajemy sentiment jako positive z bardzo dużym prawdopodobieństwem, z bardzo dużą pewnością. Tutaj też mam przykład takiej średniej recenzji, częściowo pozytywnej, częściowo negatywnej, tak naprawdę mocno mieszanej. Jak widzimy, tutaj też sobie poradził z nią całkiem dobrze, zdefiniowałem jako mixed, ale tutaj już nie był tak pewny, gdyż ten mixed jest tylko 45% jest pewny, że to jest mixed, a w 35%, że to jest pozytywne, w jakimś tam stopniu też, że to jest negatywne. Więc z takimi rzeczami też sobie w jakiś sposób radzi. To by było na tyle, jeśli chodzi o comprehend, o przykłady comprehend. Możemy tego użyć właśnie na przykład do analizy jakichś ocen, na przykład hoteli czy czegokolwiek, co oferujemy w naszej aplikacji. Możemy sobie zbudować też taką wyszukiwarkę, która na przykład najpierw wyłuskuje najważniejsze kluczowe frazy w tekście albo wyłuskuje ten sentyment, czy to są pozytywne, czy negatywne teksty. I na tej podstawie możemy na przykład sobie stworzyć wyszukiwarkę, która będzie nam wyszukiwała te teksty na podstawie na przykład danej kluczowej frazy. Kolejnym serwisem, o którym chciałem jeszcze pokrótce wspomnieć, to jest Transcribe, który jest, jak wspomniałem wcześniej, taką odwrotnością Polly, czyli z głosu generuje nam tekst. Niestety nie jest aż tak zaawansowany jak Polly i wspiera tylko dwa języki, czyli hiszpański oraz angielski. Eksperymentalnie wspiera też wielu mówiących i możemy też dodawać w podobny sposób, jak dodawaliśmy leksykony w Polly, to tutaj możemy też sobie dodawać nasze dodatkowe słownictwo, żeby zostało poprawnie interpretowane. I ten serwis jest zoptymalizowany pod kątem plików audio, które są dość kiepskiej jakości, więc dobrze sobie poradzi też z jakimiś szumami, z na przykład rozmowami telefonicznymi i tego typu rzeczami. Tutaj też mamy już nie tak dużo niestety, bo tylko 60 minut, więc niewiele możemy z tym zrobić za darmo. Natomiast serwis jest kompletnie nowy. Tak naprawdę jest dostępny od czwartku, jest open dla wszystkich. Wcześniej był dostępny tylko jako preview. I zarówno Google Cloud, jak i Azure oferują alternatywy, tak jak Azure ma coś takiego, co się nazywa Speech API, a Google Cloud też ma Speech API w tym wypadku. Chciałbym pokazać jeszcze, jak to wygląda pokrótce. Ten serwis działa nieco inaczej. To już nie jest synchroniczna operacja. Tutaj musimy już nieco dłużej poczekać na faktyczne rozpoznawanie tego głosu. Klienta tworzymy tak, jak tworzyliśmy wcześniej. I co musimy zrobić, żeby faktycznie skorzystać z tego transcriba? Najpierw musimy stworzyć transcription job, który potem możemy odpytać. Jeżeli się już zakończy, to będziemy mogli dostać rezultat. Spróbujemy sobie wygenerować tekst dla kawałka podcastu Syntax FM. He is Wes Boss. Hello, hello. Hey, how are you doing today? I am doing... Okej, to brzmi mniej więcej w taki sposób, więc będziemy dla takiego kawałka tekstu, pliku audio będziemy chcieli sobie wygenerować transkrypt. Czyli to, co musimy zrobić, to musimy rozpocząć transcription job, wywołać taką metodę, tutaj już jest trochę więcej parametrów, musimy podać unikalną nazwę tego joba, musimy podać kod językowy, w tym wypadku jest to angielski. Musimy podać też format naszego pliku, z którego będziemy korzystać, z którego mamy generować tekst. I jako, że to jest asynchroniczna operacja, to tutaj jedynie jakby kolejkujemy tę operację, więc nie możemy korzystać z plików, które znajdują się na naszej lokalnej maszynie, chyba że jakoś je udostępnimy na zewnątrz.
W tym wypadku ja sobie skorzystałem też z Amazonowego S3, na którym umieściłem po prostu ten plik. Tutaj w odpowiedzi już nie dostajemy od razu rezultatów, tylko dostajemy informację, że transcription job jest in progress. Za pomocą metody list transcription jobs możemy sobie zobaczyć te joby, które rozpoczęliśmy wcześniej. Ja tutaj stworzyłem wcześniej jeszcze dwa inne, które możemy zobaczyć, że już zostały ukończone. Ten trzeci był jeszcze in progress w momencie, kiedy to zostało wywołane. Natomiast spróbujemy sobie wyciągnąć to, co nam zwrócił ten job transcript 2, który już się skończył. W odpowiedzi dostajemy, to już też jest troszkę bardziej skomplikowane, że tak powiem, chociaż nie aż tak bardzo. Tutaj też nie dostajemy bezpośrednio tego transkryptu, ale dostajemy link, pod którym ten transkrypt się znajduje, więc możemy po prostu sobie skorzystać, odpytać ten link i dostać odpowiedź. W odpowiedzi tej znajduje się też całkiem sporo rzeczy. Oj, przepraszam. Tutaj w odpowiedzi mamy taki klucz, który nazywa się items i tutaj znajdują się zarówno słowa, które zostały wykryte i znajdują się również znaki przestankowe, takie jak przecinki, kropki. Mamy też dla każdego z wykrytych itemów mamy confidence score, czyli pewność, z jaką rzeczywiście Transcribe rozpoznał dane słowa. I na samym końcu też mamy faktyczny transkrypt. On tu sobie nie poradził do końca z imieniem, nazwiskiem jednego z uczestników tego podcastu, ale generalnie poradził sobie całkiem nieźle. Dobrze wykrywa też znaki przestankowe, kropki, wszystko. Wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Więc do czego możemy tego użyć? Pierwsza rzecz, która też jakby pojawiła się, to jest właśnie to, co pokazałem w przykładzie, czyli po prostu generowanie transkryptów podcastów. Jeżeli ktoś nie może akurat słuchać, a chciałby bardzo zapoznać się z treścią danego podcastu, no to będzie mógł sobie dzięki temu to przeczytać. Możemy też nagrywać na przykład rozmowy telefoniczne, bo to w zasadzie to jest mocno zoptymalizowane pod to, żeby nagrywać rozmowy telefoniczne automatycznie. Możemy też oczywiście połączyć z innymi serwisami, czyli na przykład z Comprehend, o którym wspomniałem wcześniej i będziemy w ten sposób mogli wykonywać analizę sentymentalną po prostu głosu. Najpierw zamienimy go na tekst, a potem przeanalizujemy go za pomocą Comprehend. Wspomnę jeszcze bardzo krótko o dwóch serwisach, już będzie bez przykładów. Też dostępny od kilku dni, Translate. Niestety nie jest zbyt zaawansowany, jeżeli chodzi o porównanie do alternatyw takich jak na przykład Google Translation API. Jest tylko kilka języków, nie ma w ogóle języka polskiego, nie wspiera. I wspiera tylko parę języków, w których minimum jednym z języków jest język angielski. Więc nie możemy na przykład przetłumaczyć z hiszpańskiego na arabski, tylko jednym z języków musi być język angielski. Domyślam się, że ten serwis będzie się bardzo mocno rozwijał w nadchodzących miesiącach, ale na razie jest to bardzo świeża sprawa, więc raczej polecałbym skorzystanie z czegoś, pewnie z Translation API. Też mamy trochę znaków do przetłumaczenia za darmo, więc też może warto się tym zainteresować. Use case'y tak naprawdę to tłumaczenie czegokolwiek. Możemy, takim też ciekawym zastosowaniem wydaje mi się zintegracja z Polly, żeby przetłumaczyć tekst, a później wygenerować pliki audio dla każdego z tych przetłumaczonych tekstów. Na koniec też jeszcze wspomnę o takim serwisie, który nazywa się Lex. Ten serwis tak naprawdę zasługuje na swoją oddzielną prezentację. Służy do budowania interfejsów konwersacyjnych, czyli tak naprawdę do budowania botów, które będą wspierały zarówno tekst, jak i głos. Będą w stanie odpowiadać na zapytania tekstowe, jak i zapytania głosowe. Być może znacie asystenta głosowego Amazona, który nazywa się Amazon Alexa. On właśnie korzysta z tego samego, z czego korzysta Lex pod spodem, więc możemy sobie zbudować w ten sposób takiego własnego asystenta głosowego. Zarówno Google, jak i Azure też mają coś takiego. Google przejął firmę, która nazywa się Dialogflow i oferują teraz to jako swoje usługi. Azure też ma coś takiego jak Bot Service. I on tak naprawdę łączy w sobie wszystkie
większość tych poprzednich serwisów, o których wspominałem, czyli może rozpoznawać głos, jest w stanie rozumieć język. Ciekawą rzeczą jest coś, co nazywa się też multi-turn conversation, czyli on nie działa w taki sposób, że tylko zadajemy mu pytanie i dostajemy odpowiedź, ale jest w stanie prowadzić całą konwersację i jest w stanie na przykład dopytywać, czy jeżeli chcielibyśmy na przykład zamówić sobie bilet na pociąg, to czy następnie nie będziemy przypadkiem chcieli sobie zamówić miejsca w hotelu albo czegoś takiego, więc jest w stanie prowadzić takie bardziej zaawansowane konwersacje. No i do czego można tego użyć? Można tego użyć na przykład jako pomoc dla użytkowników, jako bota na przykład na facebookowym Messengerze, który będzie odpowiadał pytania naszych użytkowników naszej aplikacji. Możemy na przykład stworzyć bota, który nam będzie pomagał się uczyć, zadając nam pytania i oczekując poprawnych odpowiedzi. Możemy też to wykorzystać do zbudowania jakiejś gry, która na przykład będzie zadawał pytanie, oferował 4 odpowiedzi i będziemy wybierali, która jest poprawna. Możemy też tego użyć do kontrolowania głosem połączonych z nim urządzeń, na przykład, nie wiem, żarówek albo czegokolwiek innego. Na przykład możemy napisać bota, który zintegruje się na przykład z oknami w naszym domu i będzie mógł nam zamykać albo otwierać okna na podstawie komendy głosowej czy tekstowej. Więc takie krótkie podsumowanie, jeżeli potrzebujecie analizować obrazy i nie jest to coś zaawansowanego, to pewnie Rekognition będzie dla was użyteczne. Jeżeli chodzi o generowanie audio, no to jest serwis Polly do tego. Do analizowania tekstu jest Comprehend, do wykrywania mowy jest Transcribe, do tłumaczenia jest Translate i do botów, nie tylko do chatbotów, ogólnie do botów jest Lex. I to by było tyle ode mnie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Tak. Tak. Generalnie jakby jest w stanie wykrywać. Pokazywałem tutaj taki przykład, na którym był samochód. I jak zobaczymy sobie, to on zdefiniował go, wykrył takie etykiety jak na przykład bus, minibus, transportation, van, vehicle, caravan. Jakby na tym zdjęciu był statek, również wykryłby go jako statek. Więc możemy również do wykrywania innych rzeczy niż zwierzęta czy twarze na przykład wykorzystać. Czy jest jakaś opcja dostarczenia własnej bazy wejściowej do rozpoznawania? Czy możemy jakby zadefiniować, że te obrazki przedstawiają to, żeby on się dołączył? Nie. Z tego co wiem, nie ma takiej możliwości. To jest właśnie jeden z tych wad, o których wspominałem, że jeżeli to dla jakiegoś zestawu obrazków nie będzie działało tak, jakbyśmy oczekiwali, no to problem. Natomiast można zbudować bazę twarzy i porównywać z tą bazą twarzy zdjęcia ludzi, czy znajdują się w tej bazie, w naszej stworzonej bazie twarzy. Nie, z tego co wiem, nie można czegoś takiego robić. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Przyznam szczerze, że nie analizowałem pod kątem kosztów, ale jakby pricing jest bardzo prosty, bo we wszystkich serwisach płatność jest per request albo per jakieś patch requestów. Przeważnie jest to na przykład 1000 requestów, więc łatwo to porównać. Ale nie porównywałem, nie jestem w stanie powiedzieć, co wychodzi taniej, co wychodzi lepiej pod tym względem. Czy były jakieś testy sprawdzające, co sobie lepiej radzi, który translate, czy Google'owy, czy ten Amazonowy? Jestem pewny, że Google'owy sobie radzi 100 razy lepiej. Może wsadziłem, że 100 razy lepiej, ale na pewno sobie radzi lepiej. No, rozwijany jest od bardzo dawna Google'owy Translate. Ten Amazonowy to jest zupełnie nowy produkt. Jest dostępny dla ludzi tak open od bodajże czwartku albo środy. Wcześniej był tylko jako preview, więc na pewno ten Google'owy będzie sobie radził znacznie lepiej. Z racji też tego, że wspiera o wiele więcej języków. Nie próbowałem. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? To jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękuję wszystkim jeszcze raz za przybycie na moją prezentację.